Cześć wszystkim z tej strony, Rady Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie w Technicznym Poniedziałku. Jak zwykle przyjrzymy się 10 spółkom i trzem indeksom. Zobaczymy, co dzieje się na warszawskim rynku. Niestety sytuacja nie wygląda szczególnie optymistycznie. Ja to nagrywam we wtorek rano we wtorek rano przed sesją giełdową, więc notowania mamy aktualne na poniedziałkowe zamknięcie. Przypominam, że jeżeli chcecie, żeby Wasze spółki znalazły się w kolejnym zestawieniu lub miały szansę znaleźć się w kolejnym zestawieniu, wpisujecie je w komentarzach pod filmem. Ja zawsze te komentarze przeglądam, z tych komentarzy wybieram 5 propozycji, drugie 5 dokładam od siebie, no i tak powstaje lista 10 spółek. Tak więc przystępujemy do analizy, ta analiza niestety dzisiaj nie będzie zbyt optymistyczna. Partnerem dzisiejszego nagrania jest organizator Turbo Wyzwania, czyli gry inwestycyjnej promującej certyfikaty ING Turbo. W Turbo Wyzwaniu handlujemy wirtualnym kapitałem w oparciu o certyfikaty Turbo, akcje, obligacje i ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie i wybranych rynkach zagranicznych. Do wygrania w rywalizacji jest ponad 200 nagród z pięknymi złotymi monetami i sztabkami dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik. Faza testowa startuje 16 września, a faza główna rusza 23 września i potrwa dwa tygodnie. Szczegóły, regulamin i link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy od indeksu WIG20, który, no niestety, zanegował nam sygnał pozytywny z ostatniego nagrania. Z tego co pamiętam, widzieliśmy się czy słyszeliśmy się po tej zielonej sesji, no i niestety rynek cofnął się od tamtego czasu w zasadzie całą długość tej sesji i jeszcze połowę tego swingu wzrostowego, więc spadliśmy, zanegowaliśmy przebicie poziomu 2400 punktów i jesteśmy już w połowie drogi do. No, nie wiem, czy mogę to powiedzieć nowych tegorocznych maksimum, minimów, ponieważ jeszcze w styczniu byliśmy niżej, natomiast no, jesteśmy w połowie drogi do poziomu 2200 punktów, co z pewnością nie jest optymistycznym obrazem tego rynku. A po drugie, jak zwrócimy uwagę, no, faktycznie jak to się układa, tak? Mamy wierzchołek, dołek, tu jeszcze nic się nie działo, tu już nam zabrakło nowego wierzchołka, tu przebiliśmy ten dołek, więc naprawdę. Mm, można powiedzieć klasyczne podręcznikowe odwrócenie trendu na rynku, czy odwrócenie pewnej tendencji cenowej, więc jest nowy dołek, jest nowy szczyt, który jest dużo niższy od szczytu poprzedniego. No i mamy kontynuację ruchu. W tym momencie myślę, że powoli tą optykę spadkową należałoby przyjmować. Niestety, no ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o 40 podobnie oczywiście z pewnymi tam przesunięciami, natomiast również widzimy, że ten wierzchołek jest niższy. Tworzy nam się taka kopułka. Na początku roku ona jeszcze zwyżkowała gdzieś tam szczyty w okolicach maja, a później zmiana tendencji, i jesteśmy już w trakcie ruchu spadkowego. Przynajmniej póki co tak to wygląda. No, EZWIK 80 podobnie, chociaż bardzo bardzo dynamicznie, tutaj nawet nam się udało troszeczkę poprawić tegoroczne minima w trakcie tej tam panicznej dosyć sesji 5 sierpnia, później odbicie wyhamowujące to odbicie, widzimy jak ono traciło impet tu przez pierwsze cztery sesje zostało zrobione więcej niż przez kolejne kilkanaście no i rynek też dotarł do pewnego miejsca, troszeczkę tam się spróbował wybić, ale ostatnie sesje to jest raczej zanegowanie tego czyli na głównych indeksach niestety mamy, no mamy Mamy smutną tendencję, tak? Mamy taką tendencję, która każe nam się zastanowić dosyć mocno, co my mamy w naszym portfelu pod kątem potencjalnego ryzyka spadków. Oczywiście jest coś takiego na rynku jak ruch boczny, który też się zdarza bardzo często, więc to nie jest tak, że skoro nie rośnie, to od razu będzie spadało. Natomiast no. No myślę, że trzeba się krytycznie przyjrzeć naszym portfelom. To oczywiście nie jest przesądzone, natomiast no wymowa rynku, wymowa indeksu jest myślę czytelna, wyraźna. Wcześniej, gdzieś tam w 2021 roku, też podobnie ten szczyt przechodziliśmy. No nie chcę rysować dalszej historii, ale, ale być może dobrze to już było. Przechodzimy do spółek, zaczynamy od spółki ABPL i nie oszukujmy się, wiele spółek będzie dzisiaj podobnych podobnych trendem, przynajmniej te, które jakoś tam idą, idą z rynkiem, widzimy ABPL, które też zrobiło szczyt, tym razem gdzieś tam w okolicach czerwca, lipca no i zwróćmy uwagę, jak to wyglądało, tak? notowania podchodziły przez pierwszą połowę roku, podchodziły, zrobiły ten wierzchołek w okolicy 105 zł, później mocna spadkowa sesja 5 sierpnia, to jest ta sierpnia, która, sesja, która na SWIGU80 była taka mocno spadkowa, już powiem szczerze, nawet zatarło mi się, co to co to konkretnie było, ale, ale pamiętam, że zmienność na rynku była dosyć duża. No i od tamtej pory podejście pod 100 zł. 100 zł w tym momencie. Tworzy nam pewien rodzaj technicznego oporu, i od tamtego czasu jesteśmy niżej. Tak? I 89 to jest na razie najniższe zamknięcie od maja, więc no nie jest to szczególnie długi okres, zaledwie 4 miesięcy. No, ale ta wymowa jest, jest pesymistyczna, niestety. Więc ja bym tutaj jeszcze, no dając tak jakby rynkowi trochę szans, zaryzykował wsparcie na poziomie 90 zł. Jeżeli 90 zł się obroni, jeżeli tutaj rynek no wycofa się z tego zejścia na 89, no to można jeszcze powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam w granicach tego poziomu, że ten poziom między 90 a 105 zł no nie został definitywnie przełamany. Natomiast kształt kształt tego rynku i fakt tej szerszej tendencji rynkowej w jakiej się znajdujemy no, każe tutaj wzmóc ostrożność i zastanowić się co będziemy dalej ewentualnie z papierem robili. E, spółka kolejna troszeczkę bardziej optymistyczna Captor Therapeutics e, tutaj pokazuje spółkę pod kątem wzrostów, pod kątem tego, że rynek ustanowił dosyć czytelny poziom oporu i pod tym poziomem oporu się znajduje Całkiem blisko, wykazując być może chęć na jego przełamanie. Widzimy trend spadkowy z 23 roku, widzimy, że rok 24 to jest wejście również dosyć mocnym trendem spadkowym. Natomiast już od kwietnia kurs podszedł pod poziom tam 83-84 zł i mamy taką formację ruchu bocznego, co ważne bez znaczących zjazdów w dół. No tutaj najniżej byliśmy na poziomie 70 zł, na początku czerwca. I później tak systematycznie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. No tu też jeszcze było cofnięcie, i jesteśmy ciągle poniżej poziomu 83 zł, ale tuż poniżej. Więc sytuacja wygląda interesująco. Zobaczmy sobie troszeczkę szerszy obraz, chociaż widzę, że spółka nie ma szczególnie, szczególnie długiej historii notowań. No ale być może coś ciekawego tutaj się na wykresie rysuje, więc też analiza techniczna do tego służy, żeby wyłapać takie ciekawe punkty i być może zrobić tutaj analizę techniczną, a być może oczywiście analizę fundamentalną. Spółka Eurosnack, który jest tutaj na Waszą prośbę, natomiast no też taki dosyć szarpany był ten ruch wzrostowy. Ja wiem, że spółka ma wielu fanów hmm, spośród inwestorów indywidualnych, bo ona tam poprawiła wyniki, dała trochę zarobić. Natomiast zwróćmy uwagę, że jeszcze tam przez poprzednie lata to była spółka zupełnie bez płynności. Zwróćmy uwagę, jak duża jest rozpiętość 2023 roku, to jest pełen rok notowań, a jak duża jest rozpiętość roku 2019, 16, 15, 14. Widzimy, że tam dosłownie kilkadziesiąt transakcji w roku było zawierane na tej spółce. Natomiast dziś walor stał się znacznie bardziej płynny. Nie wiem, czemu to należy przypisywać, czy tam faktycznie. Jakaś większa oferta akcji się pojawiła na rynku w obrocie, czy po prostu zainteresowanie inwestorów w ten sposób się przejawiło. W każdym razie, Eurosnack na początku 23. pod koniec 2022 roku, zrobił taką bardzo szybką windę ze złoty, złoty 10 na 2,50 i w zasadzie na tym poziomie plus, minus pozostaje do dziś. Zobaczmy cały 24 rok. W zasadzie staram się tutaj jakimś takim. Poziomem to obrysować, i myślę, że poziom 2,80 będzie odpowiedni, ewentualnie no 3 zł, gdybyśmy chcieli się trzymać tych okrągłych wartości. Natomiast zwróćmy uwagę, że do tych 3 zł nie tak często rynek, rynek docierał, więc myślę, że 2,80 byłoby tutaj poziomem właściwszym. No i w bezpośredniej bliskości tego poziomu znajdujemy się przez cały 2024 rok i nie było tu szczególnie licznych, czy szczególnie mocnych prób poprzełamania tego poziomu 2,80. Tak? Co prawda od strony dołków ta tendencja wzrostowa jest. tak? Widzimy, że rynek no przybliża się ewidentnie do, do poziomu oporu, natomiast troszeczkę inaczej traktuje takie przybliżanie, jeżeli ono trwa 4 miesiące, 5 miesięcy w trendzie wzrostowym, a inaczej, jeżeli ono trwa półtora roku, a w tym momencie trwa półtora roku i tak naprawdę myślę, że Należałoby to bardziej określić mianem trendu bocznego, aniżeli takiego ruchu wzrostowego, który dotarł do oporu i prawdopodobnie zaraz go przebije. Bo o tym, że prawdopodobnie go przebije, to bym powiedział zapewne w marcu, zapewne w czerwcu, lipcu, sierpniu i teraz też teoretycznie można by było coś takiego zaryzykować, prawda? Więc warto też tego typu rzeczy oceniać. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy w bezpośredniej bliskości tego, tego technicznego oporu. Zobaczmy jeszcze spółkę szerzej, no to nie są historyczne. Maksima. Tutaj nie walczymy o, o historyczne poziomy, bo historyczne poziomy były zdecydowanie wyższe. Natomiast no, te notowania są blisko oporu. I być może niebawem coś z tego się wykluje. No, co się z tego wykluje w kontekście, z tego co słyszałem, planowanych inwestycji, w kontekście tego, jak tam się zmieniają ceny surowców? Trudno mi tutaj jednoznacznie przesądzać. Niestety nie znam spółki aż tak mocno, żeby, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Więc technicznie, no tak, nie wygląda to najgorzej oczywiście. Nie wygląda to źle, natomiast też nie wróżyłbym, że no tu już w ciągu tygodnia to przebicie nastąpi. On równie dobrze, może kolejne miesiące. Przy, przebywać pod tym poziomem, yy, i to też, w kontekście tego, co widzimy przez cały 24 rok, będzie zrozumiałe. Jesteśmy przy spółkach spożywczych, w związku z czym helio, helio które no dosyć spektakularnie na sesji poniedziałkowej minus 8,7 przebiło się przez poziom 24 zł. Poziom wyraźny, poziom broniony konsekwentnie przez kilka miesięcy od końcówki kwietnia do połowy lipca. Widzimy, że ten poziom faktycznie, faktycznie mocno się bronił. Tam nie było szczególnie wielu prób przełamania tego poziomu, ale jeżeli one były, one były na tej samej sesji. Wyciągane do góry. Natomiast tutaj mamy pierwsze wyraźne zamknięcie poniżej tego poziomu. Nie wiem, czy tutaj się pokazały jakieś wyniki finansowe, czy. Czy po prostu rynek zareagował paniką na jakieś jakieś wydarzenia czy po prostu no, tak się złożyło, że, że wyczyściło stop lossy. Widzimy trend wzrostowy z 23 roku tutaj też spółka wcześniej nie była jakaś tam szczególnie szczególnie płynna, chociaż no, te sesje widzimy, że były tak czyli pierwsza taka podstawowa ocena to czy rok mniej więcej jest równy jeden do drugiego, No mniej więcej są, czyli można ryzykować stwierdzenie, że tutaj co sesja jakiś tam handel był, ale widać, że ta płynność nie była duża. Dołek z 23 roku Piękna historia wzrostowa, czyli z 10 zł na 30 zł, kurs się potroił, ale na razie wygląda na to, że to wszystko, ponieważ ten szczyt miał miejsce w lutym, od lutego już taki hamujący ruch spadkowy, no na początku wiadomo jeszcze intensywny trend wzrostowy, więc nie panikujemy jak była pierwsza korekta, natomiast w sytuacji kiedy... Ten ruch boczny, bo tak już pewnie trzeba nazwać, trwa od 8 miesięcy. No, już warto rozważyć, co to faktycznie jest. Tak? Widzimy, schodzimy, schodzimy coraz bliżej poziomu 24 zł. Tutaj jakieś wyjście do góry. Nie wiem, czy, czy jakieś dobre dane. No, pewnie jakaś informacja ze spółki. Natomiast zwróćmy uwagę, że do dziś zostało to już zanegowane. Tak, że zostało to zdyskontowane. Rynek przez te poziomy przejechał i przejechał również przez 24 zł. Więc na helio. Hmm, no niestety nie wygląda to szczególnie szczególnie optymistycznie. Zobaczymy oczywiście, chyba mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu o tym teście dwóch trzech sesji, tak? Czyli jeżeli następuje takie przebicie, to ja jeszcze czasami daję rynkowi jedną, dwie sesje, żeby rynek pokazał czy Hmm, czy, czy to przełamanie jest już definitywne i spadamy dalej, czy znowu podejdzie jakaś próba wyciągnięcia rynku? No, oczywiście jest ryzyko takie, że my poczekamy trzy sesje i będziemy papier sprzedawali po 21 czy po 20 zł. Więc każdy sobie to musi sam rozważyć. LPP. LPP na waszą prośbę, ale też gdzieś tam trafiło na mój radar. LPP, które przebija się przez poziomy paniki spowodowanej raportem Hindenburga bodajże. Widzimy, że no były tam na początku te entuzjastyczne takie opinie, że zamknęliśmy lukę, zamknęliśmy tą lukę, no faktycznie udało się ją zamknąć, ale udało się ją zamknąć całkiem na krótko, ponieważ w okolicy 18 tysięcy złotych kurs był no relatywnie krótko, powiedzmy tam miesiąc, półtora miesiąca, od tamtego czasu zejście w dół na 14, Tutaj lekkie podbicie i znowu jesteśmy na poziomie 14 tysięcy złotych i poniżej tego poziomu, no nie powiem, że będą tegoroczne maksima, no bo do takich nominalnych absolutnych maksimów to musielibyśmy zaczekać do 11 tysięcy złotych, natomiast pomijając tą anomalię, no to wyobraźmy sobie, że nie widzimy tego, tego, ruchu, spad, tego ruchu spadkowego, tego zamieszania, tak to nazwijmy na cenie. Tak? Widzimy trend wzrostowy z 22, w 23 Rynek sobie tutaj wszedł, szczyt, szczyt trendu w 24 w lutym, no i od tamtego czasu jesteśmy gdzieś tam przez ruch boczny, i w tym momencie jesteśmy. No, trzeba sobie to powiedzieć w dolnych granicach tego ruchu bocznego. Tak, jeżeli przymkniemy oko i udamy, że tego, że tego nie było, chociaż oczywiście było, no, ale załóżmy, że to było zdarzenie, zdarzenie jednorazowe, nietypowe i, i tak dalej, no to jesteśmy na poziomach, na których rynek był w listopadzie 2023 roku, czyli 10 miesięcy temu. Więc e, też e, ta zmiana tendencji jest zauważalna. No, na razie, jakieś tam wsparcie, ono nie jest super kluczowe, super ważne. Ale myślę, że można by było się podpisać pod tezą, że tutaj też jakaś zmiana następuje. No oczywiście pamiętamy, że jest to spółka duża, która też no, będzie podlegała tym tendencjom, którym będzie podlegał WIG-20 i będzie się do tych tendencji dokładała. A co jest na WIG-20, no to mówiłem na początku filmu. No, i jak jesteśmy przy WIG-u 20, kolejna duża spółka PKOBP, które no, ma kilka historii. Oczywiście jest historia techniczna, tak? Historia techniczna ze szczytem w kwietniu, ze szczytem w czerwcu i z tym mocnym przełamaniem, które miało miejsce. Tutaj ten zjazd w stronę 50 zł. Teraz jesteśmy na podbiciu. No, i z tego podbicia zobaczymy, jak rynek wyjdzie. Tutaj nie ma jeszcze takiego definitywnego ruchu spadkowego. Nie ma ruchu. W dół. tak? Nie jesteśmy w połowie korekt, w połowie tego impulsu wzrostowego, tylko jesteśmy gdzieś tam troszeczkę wyżej. Cały czas powyżej poziomu 56 zł, chociaż na no to wsparcie no zostało intensywnie i mocno przełamane, więc trudno mówić, że ono jest wyraźnym poziomem wsparcia. No PKBP oczywiście jest bankiem, tak? więc zadajemy sobie pytanie, jak wygląda sytuacja banków. Jak wygląda sytuacja stóp procentowych? No, to jest cała analiza makroekonomiczna, w którą ja wchodzić raczej, raczej nie lubię. Natomiast z drugiej strony mam takie wrażenie, że Hossa na bankach dobiegła albo dobiega właśnie końca. Zwróćmy uwagę, jak kształtuje się kurs PKOBP na tle historycznych notowań. Widzimy, że no to jest raczej spółka, która co prawda płaci dywidendę, ale nie porusza się w rytm tam plus 100%, później znowu plus 100% i te korekty są nieduże, tylko raczej jest to spółka takiego wieloletniego trendu bocznego. Oczywiście w bardzo szerokim spektrum pomiędzy 20 a 60 zł, tam zazwyczaj jest pomiędzy 20 a 40 kilka. Natomiast, no ewidentnie, ostatnio. Byliśmy na historycznych maksimach, byliśmy wyżej niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. No, oczywiście na tej osie spowodowanej wysokimi stopami procentowymi, które są korzystne z perspektywy banków, natomiast no, coraz częściej się mówi o obniżkach stóp procentowych, co z kolei gdzieś tam uderzy w wyniki finansowe banków i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę dorabiać całej teorii, natomiast o tym specjalnie o tym mówię, ponieważ w dniu wczorajszym na blogu opublikowałem wpis, w którym pokazywałem zagrania użyciem. Kontraktów terminowych i ewentualnie warantów. Takie długoterminowe na rok, na, na półtora roku, jeżeli rolujemy tą pozycję. No i pokazywałem PKOBP w kontekście przykładu na shorta. I tak napisałem ten tekst, tak popatrzyłem, pomyślałem, popatrzyłem na ten tekst jeszcze raz. I zająłem krótką pozycję na kontrakcie terminowym na PKOBP. Właśnie w oparciu o tą prostą analizę, którą napisałem, ale w oparciu też o, to, o tą ocenę rynku, o to, co się dzieje na WIG-20, więc zaznaczam Wam to. Że może kiedyś będzie okazja do tego wrócić, pochwalić się wynikiem, albo, albo nie będziemy się chwalić wynikiem. W każdym razie zaszortowałem wczoraj kontraktami terminowymi PKOBP właśnie w oparciu o tą formację techniczną w oparciu o to, że tam wyceny historycznie wydają się być wysokie, no a jednak stopy procentowe raczej już rosły nie będą, raczej jest tendencja do tego, że zadajemy sobie pytanie, kiedy one ostatecznie zaczną maleć. Więc PKOBP również tak jak WIG20 w takim spadkowym układzie, prospadkowym w układzie, no na razie jeszcze powiedzmy sobie zmiany trendu. Rainbow. Rainbow też no, oczywiście piękna historia, tak. 20. Tam już nie mówię o tych 8 czy tam 6 zł, które, które spółka osiągnęła w dnie pandemii, natomiast gdybyśmy byli liczyli z tego poziomu no to tam mamy ponad ponad razy 10. Natomiast od 23 roku też wygląda to nieźle z poziomów w 22 tam mniej więcej 17 na 120 niedawno więc bardzo ładna historia wzrostowa natomiast historie wzrostowe mają to do siebie że no albo są przerywane korektami jeżeli to są cały czas historie wzrostowe albo niestety one się czasami kończą. Tak? I na, na Rainbow tours też widzimy że szczyt miał miejsce w połowie czerwca. Od tamtego czasu, możemy sobie troszeczkę to przybliżyć, żeby to dokładnie widzieć, od tamtego czasu rynek, no było oczywiście wsparcie w okolicy 105 zł. To wsparcie takie z przymrużeniem moka, pokażę, bo rynek je troszeczkę naruszał. Ale zobaczmy, jak to wyglądało. Tak, rynek zjechał do góry, zrobił jeszcze jeden szczyt, tu jeszcze nie było. Nie było żadnych pytań. Natomiast widzimy taka rozciągnięta dłuższa korekta z okolic 120 do 95 zł, czyli no około 20, 20 więc już całkiem, całkiem znacząca. No i podbicie i w tym momencie jesteśmy w trakcie ruchu spadkowego, takiego krótkiego oczywiście swingu też spadkowego, tak? Więc widzimy, że tak nie mamy nowych wierzchołków. Nowe wierzchołki są niższe niż poprzednie wierzchołki, tak? Czyli ta tendencja na wierzchołkach nam się odwróciła. Tendencja na dołkach również jest negatywna, więc jeżeli teraz rynek przebije poziom 95 zł i zejdziemy, zejdziemy niżej na 90 na 85, no to oczywiście będziemy mieli wsparcia. Oczywiście od początku roku cały czas no na dzień dzisiejszy kurs jest ciągle ponad 50% w zysku, więc nie jest to zła sytuacja. Natomiast wiem że, wiem, że jest wielu posiadaczy akcji, więc uczulam, że takie sygnały również warto analizować. Na razie, oczywiście, z perspektywy całego tego trendu, no jest to tylko korekta. Natomiast ta korekta jest już rozbudowana na okres kilku miesięcy, ma swoją rozpiętość około 20% i jeżeli to się dzisiaj czy tam w szybkim tempie nie odwróci Czyli jeżeli te spadki się nie, nie zostaną przerwane i, i będą kontynuowane, no to w pewnym momencie obudzimy się być może w trendzie spadkowym, więc pokazuje Rainbow w kontekście tego, że być może na rynku coś się zmienia. Przechodzimy do spółki Spirosoft, która to spółka no, pokazała niedawno na sesji poniedziałkowej całkiem negatywny sygnał, mianowicie najniższe poziomy od listopada 2022 roku, czyli od prawie dwóch lat. No, Spirosoft to jest software house, to jest software house, który sprzedaje pracę programistów, więc oni nie mają wielu własnych produktów. Wiemy, że branża i, i sektor jest pod presją. Że, że w sektorze IT, no, dzieje się, nie powiem, że nie, naj, nie najlepiej, natomiast no, jest to ewidentnie cięższy okres. Widać to oczywiście w płacach programistów, na których zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze niż było, niż było jeszcze jakiś czas temu, więc Pyrosoft też, no, do niedawna jeszcze opierał się tej tendencji, może nie super się opierał, no bo zwróćmy uwagę, że szczyt to on tam wypadł w okolicy 650 zł, a dziś mamy 370, więc mm, więc no tak to opierał się to tak mocno było powiedziane. Natomiast no faktycznie przez ostatnie kilka miesięcy od lutego do do początku września, czy tam do końca sierpnia w zasadzie kurs nie spadał, utrzymywał się w okolicy 400 zł. Natomiast niedawno to 400 zostało przełamane i kurs zawędrował już na 350 Zastanawiałem się tutaj, które to wsparcie będzie mocniejsze, które, które którego przełamanie należałoby akcentować jako jakąś tam zmianę. No ewidentnie poziom 400 zł do pewnego momentu był takim wsparciem. Tak? Widzimy, że to tutaj on był naruszany. Ale generalnie, generalnie gdzieś tam się, się bronił, aż w końcu przestał się bronić. Tak? tak wygląda walka o poziomy cenowe, czy to są opory, czy to są wsparcia, że jeżeli tam rynek dociera, przykleja się do tego poziomu, nie odkleja się od tego poziomu w przeciwną stronę, tylko gdzieś tam cały czas jest blisko i walczy z tym poziomem. No to prędzej czy później prawdopodobnie uda się ten poziom pokonać. W tym momencie było to wsparcie, więc udało się je pokonać. W kierunku spadkowym, tak? No, i jak już rynek jechał, to przejechał i przez to 380, 370 z jesieni 2023 roku. Więc negatywny sygnał na Spyrosoftie. Ja troszeczkę tam na spółkę zerkam. Tam spółka obiecuje, że, że drugi, trzeci, czwarty kwartał mogą być troszeczkę lepsze z racji tego, że tam kontrakt z BBC wiedzie. Nie sądzę, żeby to była spółka, która miałaby się przewrócić. Natomiast, no, oczywiście jest kwestia ceny, po której te akcje będą notowane. No, a w kontekście Tekście ceny widzimy, że Spyrosoft no, jest po prostu w tendencji spadkowej dzisiaj, tak? No tak trzeba powiedzieć. Jesteśmy najniżej od prawie dwóch lat. Mm. I jest to kontynuacja ruchu spadkowego w takim szerokim kontekście, który się rozpoczął na wiosnę 2023 roku, czyli półtora roku temu. Więc negatywny sygnał na Spirosofcie. Ja akcję posiadam i na ten sygnał nie reaguję, bo czekam właśnie na wyniki Q2, Q3, Q4. Zobaczymy, czy tutaj ten kontrakt z BBC się zrealizuje i w jakiej formie. I oczywiście, czy ta ławka będzie maleć. Tak? Myślę, że pytanie, czy ta ławka będzie maleć, to w każdym software house dzisiaj jest zadawane przez inwestorów i przez właścicieli. Przedostatnia spółka Signity, też IT, też widzimy, co się dzieje na kursie. Widzimy na kursie zmianę, zmianę strony mocy, tak można powiedzieć. Oczywiście fajny trend wzrostowy z okolic rany, 2 250 zł w 2020 roku do. 60 zł, tak, czyli no już kurs zrobił prawie razy 30, jakbyśmy tam liczyli do dołka z 19 roku, no to faktycznie udało się to 30 zrobić, więc gratulacje dla wszystkich, którzy tutaj jadą i myślę, że tego typu inwestorzy też nie są szczególnie szczególnie podatni na na bycie wystraszonym, to znaczy, jak już ktoś przetrzymał tak duży wzrost i nie oddał akcji, to prawdopodobnie bardzo mocno wierzy w spółkę. Jeżeli ta wiara w spółkę jest mocna, to nie sądzę, żeby dzisiaj sygnał techniczny, wygenerowany w oparciu o kilka miesięcy notowań, miał znacząco, znacząco tutaj zmienić ten obraz. Tak? Natomiast spójrzmy, co się dzieje na rynku. Widzimy, że szczyt również miał miejsce na wiosnę, w okolicach marca-kwietnia. Od tamtego czasu Poziom 62 zł. ukonstytuował nam się niejako jako wsparcie i dosyć długo był broniony, tak, czyli rynek tam podszedł do tego poziomu, szedł bokiem, 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 no ale w pewnym momencie po prostu zabrakło troszeczkę popytu, kurs zaczął się osuwać i tutaj to osuwanie miało miejsce taki w miarę, miało wymiar taki w miarę w miarę spokojny, tak, tu pierwsza sesja tam trochę poniżej, trochę poniżej, no później jakaś tam większa panika się zaczęła i w tym momencie jesteśmy na podejściu pod próbę sforsowania tego technicznego oporu, który wcześniej oczywiście był wsparciem, tak, 62 zł. Widzimy, jak rynek podchodzi, 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 podchodzi. No, jesteśmy blisko na sesji czwartkowej, na sesji piątkowej. Możemy to jeszcze bliżej pokazać. No, rynek coś tam próbował robić, próbował tam się pokazać powyżej poziomu 62 zł, niestety zamknięcia ewidentnie spadkowe i również sesja poniedziałkowa, mimo, mimo jakiejś tam zmienności, mimo jakiegoś tam górnego cienia, relatywnie blisko 62 zł, no jednak zamknięcie spadkowe, więc taki też myślę, że dla inwestorów o troszeczkę krótszym horyzoncie czasowym, e, krótszym niż 20 lat, mm, e, bardzo charakterystyczny moment, tak, jeżeli tutaj nie uda się przełamać poziomu 62 zł, zjedziemy w 52 i to 52 się, się przełamie, no to będzie oznaczało sygnał techniczny negatywny. Nie chcę oceniać, jak ten sygnał będzie padał w kontekście całego, całego wieloletniego trendu wzrostowego, bo tutaj no, kryteria tej oceny byłyby bardzo. Płynne. No i ostatnia spółka na dzisiaj tekst. Niestety nie zaczytałem dłuższych notowań, więc mam notowania od 23 roku, czyli od momentu, kiedy tekst stał się tekstem. No mój program niestety importuje te notowania w taki sposób, że wcześniej, skoro tekst był live chatem, to on to traktuje jako dwie różne spółki, więc live chat już, jest, już nie jest kontynuowany, jest tekst. No ale dla obrazu technicznego myślę, że będzie to wystarczające. Widzimy tekst, który spada. I jest w ruchu spadkowym i widzimy w rytm czego tekst się, e, się porusza, mianowicie w rytm konferencji koli wynikowych z przedstawicielami, z przedstawicielami działu relacji inwestorskich spółki. Zobaczmy. Kole się odbywają na początku każdego kwartału, one podsumowują KPI -e z kwartału poprzedniego. I zobaczmy, co, jak to wygląda. Początek października 23, dwie duże sesje spadkowe, czyli podsumowując. Nie jestem tutaj, nie, nie, nie sprawdzałem dokładnie w kalendarzu, czy w, dokładnie wtedy się te te odbywały ale prawdopodobnie tak czek? czyli zobaczmy dwie duże sesje spadkowe następnie początek 24 roku tu również podwyższona zmienność w kierunku spadkowym początek kwietnia no podwyższona zmienność ale taka raczej neutralna początek lipca podwyższona zmienność i tutaj ta zmienność już była bardziej optymistyczna bardziej prowzrostowa widzimy no padły tam wtedy pozytywne informacje na temat MRR na temat ARP-u, na temat nowych produktów więc początek lipca był entuzjastyczny Pozytywny, no jesteśmy we wrześniu, czekamy na kola na początku października. Myślę, że on również może skutkować podwyższoną zmiennością, czy w górę, czy w dół, no to zobaczymy. Więc e, troszeczkę nadaję kontekst temu, co na no co sam czekam jako inwestor w spółce TEX, mianowicie na kola na, na początku października po prostu, tak żeby podsumować kwartał, który nam aktualnie trwa. Jeśli chodzi o to, co nam trwa na rynku, widzimy ruch spadkowy, widzimy ruch spadkowy, który trwa no gdzieś tam od szczytu w 23 roku, kurs wystartował z okolic 150, to była okolice historycznych maksimów akurat na tekście, no i od tamtego czasu kurs się przepołowił, jesteśmy na poziomie 75 zł. No to Wydawało się, że dołek został osiągnięty w czerwcu. Po tych spadkach z czerwca bardzo szybka winda. Na dobrych wskaźnikach, na dobrych wskaźnikach z lipca, tam opublikowanych, powiedzmy, w lipcu. Natomiast widzimy, że rynek no poddaje się cały czas tej presji i zniżkuje. I w tym momencie wróciliśmy na poziom 75 zł, czyli wyrównujemy dołki z końca czerwca 2024 roku. Więc trend spadkowy w sensie technicznym oczywiście trwa. Tutaj była przez chwilę taka nadzieja po mojej stronie, takie oczekiwanie, że Teraz to nie znajdę, gdzie ten poziom był. Natomiast tutaj poziom do pewnego momentu, o, tak chyba można to było zaznaczyć, że kurs podszedł do góry, podciągnął się i tutaj utworzył, utworzył pewnego rodzaju wsparcie, nie przełamując jednocześnie poziomu 90 zł, który no, był wyraźnym poziomem oporu na podstawie notowań z kwietnia i z maja. Więc tutaj tego oporu nie udało się złamać. Udało się za to złamać wsparcie, no i kurs zjechał w okolice 75 zł, więc jesteśmy już po wynikach formalnych drugiego kwartału. One były tam raczej zgodne z oczekiwaniami, ponieważ spółka no dosyć precyzyjnie komunikuje KPI-e na tych kolach podsumowujących minione kwartały, więc nie spodziewam się, że we wrześniu nastąpią jakieś dynamiczne zwroty akcji, a to z kolei oznacza, że kurs może się dalej osuwać, no bo ta tendencja jest cały czas negatywna. Zobaczymy, co zostanie powiedziane na początku Października, wtedy na tekście coś ewentualnie może się zmienić. I nie oszukujmy się też, że że moja analiza tekstu dzisiaj, czy jako, jako spółki, opiera się w głównej mierze na biznesie, tak? Nie opiera się na spadającym wykresie, tylko opiera się na analizie biznesu, na tym, że tam faktycznie pewne pozytywne tendencje zaczęły się rysować. Oczywiście wiadomo, że kurs dolara nie pomaga i tak dalej, i tak dalej. Tam pełną analizę fundamentalną, oczywiście, możecie sobie przeprowadzić sami, czy gdzieś prześledzić, bo wiem, że kilka takich analiz w internecie chodzi. Więc tekst. Technicznie cały czas spadkowo, aktualnie na minimach tego trendu. No niestety nie mam się jak cofnąć, bo nie wgrałem tych notowań historycznych, żeby zobaczyć, dokąd, do jakich poziomów cofnęliśmy się z którego roku. W każdym razie przepołowienie kursu. Co tam mamy, początek, końcówkę, mamy września 23, czyli minus 50% w rok. E, oczywiście gdzieś tam z jakimiś dywidendami po drodze, tak wygląda tekst, tak wyglądają spółki, e, no tak wyglądają też indeksy. Indeksy wyglądają niestety spadkowo, e, wygląda to jak odwrócenie tendencji, jak odwrócenie trendu. E, z którego, no tak jak powiedziałem, ja próbuję trochę korzystać, chociażby shortując PKO BP, Ale nie oszukujmy się, też mam, mam w portfelu dosyć dużo akcji i też się zastanawiam, co zrobić z tymi pozycjami. To znaczy, czy ja je zabieram ze sobą na ewentualny trend spadkowy, czy gdzieś będę reagował na sygnały słabości i będę próbował się z tymi akcjami rozstać. Być może po to, żeby odkupić je taniej za jakiś czas. Jak będzie, zobaczymy. W każdym razie zachęcam Was do tego, żebyście regularnie analizowali rynek, przeglądali spółki, bo to naprawdę daje dobre czucie tego, co na rynku się dzieje. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i cześć.